Dobra, słuchajcie, płytka jest pod mikroskopem. Powiem wam, że tu jest mikro USB, tu jest mikro HDMI złącze i powiem wam tak. Tutaj widzę, tutaj już ktoś chyba był. No takiej płytki uwalonej. Widać, że chyba ten rezystor był tutaj lutowany, poprawiany, bo na pewno nie wygląda tak fabrycznie, żeby takie były takie banieczki, nie? Tutaj już chyba ktoś był. Dobra, kumam. Na pewno chyba by nie nawalili tyle termopadów, to już mi się to właśnie źle wydawało. Tutaj już ktoś był i dał dupy totalnie. Dlaczego? Bo powiem wam tak, o, patrzcie, macie mikro USB. Widzicie? Pierwszy pin. Drugi, trzeci, czwarty, piąty. Wszystkie piny są odlutowane od pól lutowniczych tutaj. Ścieżki nie są wyrwane, tylko po prostu te piny przy wkładaniu tutaj kabla często jest tak, że naciskamy w górę te gniazdo i popatrzcie, jak to się rusza. Także ja jestem nawet szczęśliwy, że nie będę musiał prowadzić tutaj żadnego druciarstwa, dolutowywać się tutaj do tych różnych pól, bo można tak zrobić w przypadku, gdyby tutaj były ścieżki wyrwane, że na przykład już nawet się są jakieś tam obrazki, że pokazują dokładnie co, gdzie przylutować, a nawet można sobie prześledzić ścieżkę, to będziemy widzieć, że ten idzie tutaj, idzie przez tego chargera i chodzi tutaj na ten punkt taki kontrolny, powiedzmy. Tutaj idzie przez to, do tego, przez tą, przez drugą nóżkę, jest do drugiej. Także bez problemu można sobie tutaj rozkminić. O, ten idzie tutaj do tego. Także powiem wam, jestem w domu. Mega, mega się cieszę, że po prostu tylko tutaj trzeba będzie pięknie poprawić lutownicą te połączenia. Tak, żeby były stabilne i playbook będzie jak nowy, będzie działał jak nowy. Zastanawiam się tylko potem, czy nie zakleić tego żywicą, podlać tutaj, żeby to gniazdo już się nie ruszało. Nie mam, słuchajcie, nie mam tej solder maski. Kurczę, muszę sobie zamówić solder maskę, bo ona by się przydała przy takim czymś. Potem by tylko się podlało fajnie tą taką najtwardszą. Chyba zielona jest najtwardsza. No i pięknie by to, kurde, ten zalałby solder maską potem, nie? Tak jak, no widzicie usterkę tego playbooka. Dlaczego on nie ładował, dlaczego nie był wykrywany, a dlaczego jak podpinałem kabel i naciskałem, ciągłem w górę go tak w tą stronę do góry, dociskając te piny do tych tutaj pól lutowniczych, reagował. Wyjaśnienie, bardzo proste. Naprawa pinów w playbooku BlackBerry. Także ja robię pauzę, przygotowuję sobie lutownicę. Chciałbym wam to pokazać pod mikroskopem. Tak się zastanawiam, czy to robić, ale spróbuję. Najwyżej będzie mi się troszeczkę trudniej robiło, ale wy zobaczycie, jak te pola się polutują. Dobra, idę po lutownicę, po jakiś stojaczek, żeby tą płytę zamocować, i użyję sobie tego, co kupiłem kiedyś w Gotroniku. Nie, nie w Gotroniku, to było gdzie indziej. Albo w Gotroniku, już nie pamiętam. I sobie do tego chwytu zamontuję tą płytkę tak pod kątem fajnie. I być może uda się to pokazać bardzo fajnie. Także zaraz się widzimy z lutowaniem tych pinów. Dobra, słuchajcie, płytka już jest włożona do chwytu pod kątem. Zarąbiście to jest w ogóle tutaj teraz. Mi się podoba, jak to sobie ustawiłem wszystko. Powiem wam tak, zobaczcie, powiększymy trochę obraz. Widzicie, jak to wygląda? Trochę sobie tutaj odsunę to jedno ramię, które może mi przeszkadzać. Ok. Widać dokładnie, jak te piny są ponad. Właśnie, ja je jeszcze postaram sobie dogiąć tutaj, tak żeby one były mocniej dogięte. To będzie za duże. Kurde, czym tu je dogiąć? Takim czymś, jakimś małym.
Igłą najlepiej by było to odoginać. Właśnie, po to kupiłem igły, żeby z nich w jakiś sposób korzystać, nawet w elektronice, słuchajcie. Także zobaczymy sobie igłą. Jak sobie dociśniemy trochę tutaj. No, igły są przepiękne. Jeżeli chodzi o to. Jeszcze mieć taki system, żeby ta igła dociskała bez trzymania przeze mnie ręką. To by było coś pięknego. Patrzcie, podociskałem. Teraz wystarczy, że tylko tutaj naniosę w miarę dobrze topnika. Jeszcze sobie poprawię tutaj oczywiście z boku lutowanie tego gniazda. No i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Dobra, to podociskane. Także lecimy teraz z lutowaniem tego. Aha, jeszcze muszę sobie wziąć cynę i zastanawiam się, jak on to cyną tutaj zrobić. Mam, kurczę, gdzieś taką cieniutką 0,1 mm chyba cynę. Dobra, ja muszę tej cyny poszukać, bo tutaj przy takich malutkich pinach ona będzie niezastąpiona, że tak powiem, bo nie zamierzam lutować tego tutaj cyną 1, nie, 1 mm chyba. 1 mm to jest ta gruba. Ja mam 0, chyba 1 mm, czy tam 2. Także nie zamierzam lutować tutaj 1-milimetrową cyną, bo jakbym kapnął to od razu na 3 piny. Chociaż pasta lutownicza tutaj powinna zrobić trochę roboty. Dobra, idę szukać tej cyny, bo ostatnio jej szukałem, nie mogłem jej znaleźć. Gdzie ją walnąłem? Dobra, znalazłem. Słuchajcie, przy okazji wam pokażę różnicę pomiędzy grubością cyny. Tutaj tam przykład pierwszy. Cyna 1 mm. Patrzcie, jakie to jest grube. To jest za grube na takie coś. To był 1 mm. Teraz wam pokażę 0,56 mm grubość. Ta już powinna być trochę lepsza. Choć w dalszym ciągu jest jeszcze gruba. I teraz przyłożę do tego taką naprawdę najcięższą, którą mam. Zobaczycie, jaka jest różnica. Widać to? Widzicie? Jaka jest różnica pod tą najcięższą? I ta będzie idealna. Ona po prostu będzie dozować na tyle cyny, że nie zaleje mi dwóch ścieżek, czy tam nawet więcej. To tak chciałem wam pokazać przy okazji. Także ja sobie na teraz naniosę troszeczkę topnika, sprawdzonego topnika, który powiem wam, że sprawdza mi się idealnie przy takich zastosowaniach. Dużo go tutaj nie będę nakładał, tylko na te piny. Słuchajcie, jest pięknie, perfekcyjnie. Nie no, jakoś mi to idzie za dobrze, że tak powiem. Zaraz pewnie się okaże, że jak będę lutował, to coś tam zrąbię, skopię. Oczywiście grota, jakiego użyję, sobie zobaczcie. Taki zakrzywiony. Także lecimy z lutowaniem tego. Oczywiście to jest pod cyfrą, także wybaczcie mi jakieś tam pomyłki. Ewentualne. Pierwszy polutowany. Zaraz lecimy z drugim. Oczyszczę sobie grot. Nie no, coś mi za dobrze idzie. No, czy ja takiej wprawy nabrałem już, kurde, że mi tak to dobrze idzie. Fajnie sobie to ustawiłem wszystko na tym stojaku, także może dlatego. Dobra, słuchajcie, teraz sobie zrobimy następną. Aj, źle, 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 źle. Trzeba to usunąć jak najszybciej. To się chyba jeszcze nie przylutowało. Zrobimy sobie wykołaczkę. Aj, dobra, przylutował się trochę. Trzeba będzie to naprawić. Kurde, nie chcę tutaj zrobić żadnego zwarcia na tych ścieżkach. Ha, pięknie! Piękne wyjście z sytuacji podbramkowej. Dobra, drugi jest przylutowany.
ostrość, żeby mi tutaj nic nie szwankowało, bo chcę, żebyście to widzieli jak najlepiej. I potem sobie oczywiście to izopropanolem, szczoteczką przemyjemy. Grot zawsze, wiecie co, zawsze chyba warto czyścić grot, nawet po takim jednym pinie, żeby było to po prostu zrobione jak najlepiej. Nie chcę przyjarać tego gniazda. Jak na razie idzie po prostu bombowo. Dobry grot nawet, chociaż przydałoby mi się jeszcze kupić więcej tych grotów. Zrobię takim sposobem. Ej, co? Tam mi trochę na razie nie tego nie wystrzeliła. Także jeszcze raz ją poprawimy. Lutownica działa, działa, działa. Nieraz jest tak, że mi się kabelek odlotowuje i. Jest lipa. Czyżby to była masa, panie i panowie? Bo zabiorą mi trochę ciepła, ustawię sobie troszeczkę więcej temperatury. Naniosę świeżego topnika jeszcze troszeczkę, tak żeby było. Dobra, i lecimy teraz z tym ostatnim pinem, już można tak prawdę mówiąc. To zrobimy teraz w ten sposób. Albo ja tutaj go dobrze nie dotykam. Jeszcze raz muszę. No bo nie widzę tego. Czyszczę sobie grot. To jest ustawione, ustawione, dobra. I teraz jeszcze raz tutaj. O, to jest chyba masa. Czybym taką musiał temperaturę ustawić dużą? Nie wierzę w to. Dobra, sobie tu dam jeszcze topnika, tak żeby nie zrobić żadnego bubla. I teraz zobaczymy jeszcze raz. Tym razem tak wezmę. Powiem wam szczerze, że to jest masa. I to cholernie du. A nie. Zaś mi się wierzyć nie chce. Ustawiłem te 12 na maksa, a to mi tak ciężko łapie? Chyba, że ta lutownica jest coś zrąbana. Serio wam mówię. Ustawiłem na maksa lutownicę te 12. Ona mi nie chce takiego pola lutowniczego zapać, czyli wniosek jest z tego jeden. A tutaj jak to przycisnę? Nawet mi nie chce roztopić tego tutaj pola. Ten grot. Widzicie jak słabo? Dobra, ja zrobię w takim bądź razie inny eksperyment. Wezmę sobie, wyciągnę ten grot i użyję innego. Zobaczę jak to będzie się sprawowało. Chwila, moment. Dobra, słuchajcie, ja wziąłem grot, który jest takim jakby nożem stożkowatym. On ma bardzo dużą przewodność cieplną. Spróbuję zobaczyć z ciekawości, jak on sobie on poradzi. Jeszcze też nie za bardzo sobie chcę z tym radzić. Aż normalnie w to nie wierzę, powiem wam szczerze. Poczekajcie, ja to ustawię pod innym kątem, tak żebym mógł bardziej do tego dojść.
To jest nie to. Słuchajcie, no nie, no nie chce mi się w to wierzyć. Chyba, że mi coś lutownica szwankuje. Dobra, jeszcze raz spróbuję tutaj dotknąć tak minimalnie jakiegoś tego. Patrzcie się, to w ogóle nie chce mi ten roztopić. Ale masakra. Szczerze wam powiem, jestem aż zdziwiony i teraz zrozumiałem, co znaczy dobra lutownica, bo ta za 50 zł T12 wymięka przy tym polu lutowniczym od Playbooka. Dam na maksa w ogóle już teraz ustawioną. Jeszcze raz sobie dam troszeczkę topnika. I ona nie chce roztopić mi takiego czegoś. Także JBL tutaj pewnie by było widać klasę. Dobra, chyba w miarę to złapało. Powiem wam, że no powiedzmy, że to tutaj złapało. No, te cztery, raz, dwa, trzy, cztery było bez problemu, ale jeszcze mam do poprawienia przecież tutaj z boku. Bo widać, że jest też nadwyrężone. Także już to będę robił tym stożkowatym. Zobaczymy, jak on sobie tutaj poradzi z ciekawości. Ten grot. Cyna. Tutaj już powiedzmy, że sobie wezmę tą 0,54. Także będzie trochę więcej szło. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś tutaj dostać fajnie. Ok, to teraz damy cynę. Dobra, powiedzmy, że to tutaj złapało nawet fajnie. To teraz bym chciał drugą stronę tego jeszcze zrobić, to mo. Tylko żeby tutaj się dostać, to będę musiał w ogóle teraz całkiem inaczej to wszystko podejść. No i jestem zaskoczony, że ten mi tak nie łapało tego pinu. No kurde, czyli tutaj co? Wiem, o co chodzi. Przydałoby się podgrzewanie w ogóle. Rzucić na podgrzewacz taką płytkę. I po prostu wtedy lutować to. No, tak, słuchajcie, ja to źle zrobiłem troszeczkę, ale powiedzmy, że. Powiedzmy, że będzie to działać. Ale teraz mamy taką konkluzję. Warto mieć podgrzewacz też na warsztacie elektronicznym. Nawet taki jakiś z Chin kupiony do tych 200 zł powinien nam bez problemu się przydać. I wiecie co? Muszę sobie kiedyś takie coś kupić, bo to widzicie, te gniazdo teraz polutować, one by zrobiło się jeszcze lepiej. Tylko widzicie, miałem ostatni problem z tym pinem masowym, który bardzo mocno odbierał ciepło grota. Płyta musi być naprawdę wielowarstwowa i to sporo. I co? I podgrzewacz by tutaj dał naprawdę rady. Piny polutowane. Po boku mam polutowane. TT. Zobaczmy sobie w ogóle teraz, jak to wygląda takim kątem. Mam nadzieję, że to będzie widać wszystko. Tu jest ten pierwszy, który zrobiłem. O, zlutował się bez problemu. Te piny nie stykają się. Jest cynów zalane. Nie jest to super idealnie. No niestety, wybaczcie. No i tutaj od tej strony też plutowane. Ale nawet na tym kanale
takim gościa Norbridge Fix, czy jakoś tak. On też nieraz nie robi super idealnie, a jest naprawdę świetnym fachowcem. Także powiedzmy, że jak na amatora wyszło mi to w miarę ok. To jest już zrobione. Teraz co? Teraz idę po IP i czyścimy to. Tylko sobie zmienimy zoom. I czyścimy to IP-ą, żeby te gniazdo tutaj doczyścić. Przy okazji sobie sprawdzę jeszcze miernikiem, czy tutaj wszystko gra. Także ja robię na chwilę pauzę, idę po IP, wyczyszczę, a potem jeszcze zmierzę miernikiem. Dobra, słuchajcie, robimy czyszczenie IP-ą. Strzykawka. Dozujemy sobie izopropanolu. Jestem tak oszczędny. I teraz pędzelkiem. Na razie. A najlepiej zrobię to tak, że będę po prostu pędzelkiem tu machał, a od góry dozował izopropanolu. Tak, żeby... O, ale mi się psikło teraz. Żeby tą płytę przeczyścić. I zobaczymy zaraz, co z tego wyszło. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Jeszcze raz sobie poczyścimy to. Przy okazji nawet obrócę tą płytę bardziej w dół, żeby ta IP-a spływała mi. To jest świetny motyw, który kiedyś pokazywałem. Nie, w sumie wyszło to nawet spoko, powiem wam szczerze. Powinien ten BlackBerry Playbook teraz działać pod ładowarką USB, co będzie fajne, bo będzie można przesyłać sobie pliki na pamięć tego Playbooka. No i będzie można go ładować chociaż tą ładowarką 2 A, nie? Dobra, chyba więcej już tego tutaj nie doczyszczę. Miziam tym pędzelkiem te gniazdo mikro USB. Czyszczę sobie jeszcze pędzelek w papierze od straj taśmy. Tak, żeby mi się on jeszcze raz teraz przeczyszczę pędzelkiem. Teraz tutaj powinien być taki maluteńki podmuch na tą płytkę ciepłego powietrza w granicach 80 stopni, żeby szybko odporował ten izopropanol. I powiem wam, że fajnie było mieć taki mikroskop połączony z takim czymś, nie? Z taką rurką, która by właśnie mogła sobie dmuchać. Ej, to jest dobry pomysł taki, kurde, ale to już wydziwiam teraz sobie, po prostu uruchamiam wyobraźnię podczas zabawy z tą płytą. A może ktoś tak zrobi i kiedyś pokaże mi to. To by było dobre. Dobra, słuchajcie. Płyta jest wyczyszczona. Elegancko. Biorę miernik i sprawdzam, czy nie ma tutaj żadnego zwarcia przede wszystkim pomiędzy tymi pinami. Ustawiam miernik w trybie ciągłości. I lecimy z tymi pinami, kochani, żeby pokazać wam. Słyszycie, bo widzę to na wykresie od OBS-a, że dźwięk jest. Także tak o, zrobimy sobie najpierw tutaj masę. Ach, może jakoś lepiej to oświetlenie nam. Dobra, dotykam do masy i czerwonym sprawdzę. Masa, 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 ok. Tu nie powinno być pipczenia. Nie ma, tu też i tu też. Bo tu idzie prawdopodobnie 5 V. Albo tutaj, na tym pierwszym, już nie pamiętam. 5 V chyba, data plus, data minus. To jest chyba albo do OTG. Dobra, czyli jest ok. Teraz sobie sprawdźmy ścieżki. Może sobie zrobię w ten sposób, teraz już na płasko bardziej. Sprawdźmy sobie... Nie widać, widzicie? Daję płytę pod kątem. Bardzo źle to widać. Jeszcze mocniej pod kątem. Już lepiej, choć w dalszym ciągu jest mizernie to. Dopiero pod takim kątem odbija światło na tyle, że widzicie ścieżki, tak? Jeżeli dam prosto teraz płytę, centralnie prosto padlę, to popatrzcie, jak to źle wygląda. I teraz dopiero musiałbym bawić się oświetleniem.
żarówką. Czyli zmieniłem sobie na prawą stronę i wtedy widać to fajnie. Także lecimy sobie najpierw spinem tym tutaj, pierwszym. I on idzie do kondensatora. Ok, do tego pola. Super. Teraz lecimy z drugim pinem, czyli z tym. Powiem tak jak ten z Nordbridge Fix. Solid, solid. Dobra, i on teoretycznie powinien przechodzić przez pierwszą tu nóżkę. Tak, jest ok. Idzie do tego pola. I popatrzcie się, tu możecie robić tego jumpera. Z tego pola do tego pinu. Teraz następna nóżka idzie do tej. I ta idzie do tego. O, chyba tu dotykam. Dobra. Trzecia nóżka, tu, a znaczy ta nóżka, to jest chyba czwarta, idzie do tego i wychodzi nam na tym tutaj układzie. Ok. I dalej, gdzie to idzie? Do tego tutaj. Tego i tu. Widzicie, macie raz, dwa, trzy, cztery. Czyli tu jest prawdopodobnie 5 V. Data plus, data minus. I to jest GND? Nie, to nie jest GND. Albo jakoś inaczej, dobra, ale mniej więcej widzicie, o co chodzi. Kurczę, brudna jest nadal trochę. Także charger jest w porządku. Zobaczmy sobie z ciekawości, jakie ma oznaczenia ten charger. Sobie jeszcze troszeczkę doczyszczę to, bo widzę, że jednak trochę tutaj tego jeszcze jest. Zobaczmy sobie, jakie ma w ogóle oznaczenia ten charger. Chciałbym zobaczyć. Albo ten układ tutaj. MV339i. Widzicie? Rozkmincie ten układ. Jeszcze ten drugi wam powiem, żebyście go rozkminili, moi drodzy pomagacze. Potem jak coś, to dodam do opisu, jak ktoś by znalazł jakieś opisy tego, żeby była wiadomość dla innych, kto będzie robił sobie taki tablecik. Dobra, teraz mi powinno tutaj złapać ten numer chyba. Nie do końca. Nie chcę. Będę musiał się pomęczyć z ustawianiem kąta światła. Chcę rozkminić ten tutaj, co jest za napis. Słuchajcie, może ja wezmę troszeczkę papieru i tak go przetrę, żeby był suchy. Muszę go rozczytać. Chyba, że zrobię jakieś powiększenie większe. Pod jakimś kątem będzie widać go z kubańca. Na pewno nie pod takim. Ani pod takim. Nie. Czyli muszę wypiąć płytkę z tego, z uchwytu i dać pod kątem w prawo lub w lewo. Bo tak mi nie chce coś wyłapać. Uwaga. To teraz go rozkminimy. Chyba. A jak nie, to się wkurzę i wezmę pod mikroskop stereoskopowy. Co za cholernik? Aż mi się wierzyć nie chce, że nie chce mi pokazać tego napisu. Słuchajcie, nie, ja muszę zrobić pauzę i wziąć pod stereoskopowy. Słuchajcie, jeszcze pod. Popatrzymy sobie tą płytkę pod mikroskopem. Pokażę wam taką ciekawostkę. Jeżeli odwrócimy na drugą stronę, pod spodem mamy, widzicie to białe? To jest papierek lakmusowy i on służy do tego, że jak urządzenie by uległo zalaniu, zmieniłby kolor wtedy na czerwono. Jak widzicie, jest on biały, nie reaguje na IP, nie zmienia koloru, także jest IPA neutralna dla tego papierka lakmusowego. A jeżeli tutaj by była woda, no to wtedy automatycznie taki papierek jest czerwony i wiemy, że urządzenie miało styczność z wilgocią bądź z zalaniem.
Dobra, popatrzmy sobie jeszcze mniej więcej, jakie są tutaj elemenciki na tej płycie. Jak w laptopie. Trochę tego jest naszpikowane. Od tej ładowarki 12 V. Patrzcie, jak to idzie. Tutaj jest konektor baterii po tej stronie. Widzicie, że ma styczność z tą. 12 jest po środku volt. Żeby wam to lepiej pokazać, to wezmę sobie może jakiś tutaj bajer do pokazywania takim czymś. Dobra. Tutaj macie GND, GND i tu idzie 12 V. Jak widzicie, idzie przez. To nie jest kondensator, to jest albo jakiś ten, albo jakaś cewka, albo coś w tym stylu. Tutaj mamy już chyba jakiś ten. Co to jest w ogóle tutaj? Układ 7401 BA1E23. Nie wiem, czy to jakiś jest MOSFET, czy co. Rezystor R020. I tutaj mamy jakiś też układzik ciekawy, 9HRTZ. Chyba jakaś dioda tutaj jest, 3DF. Tutaj też, tutaj też. Tutaj mamy takie coś jak w laptopie. To jest jakiś układ. Tutaj gniazdo jest od LCD-ka. Jest tych układów tutaj sporo, naprawdę bardzo dużo. Teraz sobie obrócę ją w drugą stronę, od drugiej strony. Jak widzicie, tutaj już są te złącza od anten. Nie pamiętam dokładnie, w jakiej to kolejności jest, ale. Ale jest ich raz, dwa, trzy i chyba gdzieś tu czwarta jeszcze jest, czwarta. Nie no, generalnie można śmiało naprawiać takie tableciki. Nie są zbytnio chyba skomplikowane, jeżeli chodzi o... Tu jest układ dźwiękowy WM894E. A to potem wiecie co, ja postaram się poszukać informacji w internecie i pododawać info, co to jest za układ. Bo jestem sam ciekawy, co tutaj w nim siedzi. Dobra, wróćmy sobie na drugą stronę, jeszcze z ciekawości. Tu gdzie jest strona tego lutowania, chociaż za dobrze nie wyczyściłem tej płytki. Ale nie mam myjki ultradźwiękowej, kiedyś miałem, sprzedałem. A szkoda, bo by się przydała. Powiem wam, że widzicie, to jest od tego, od tej cewki po drugiej stronie. Takie bydle. Być może te termopady chłodzą tutaj w jakiś sposób. To. Zastanawiam się, czy są potrzebne w ogóle trzy warstwy, aż chyba ktoś nieźle musiał. Chociaż mogą śrubki też. Zobaczyć, czy nie były kręcone pod mikroskopem. No ale tak jak mówiłem wcześniej, było widać po pierwsze tutaj ten rezystor, nie? Że ktoś jakby go lutował. Dokładnie chodzi mi o ten rezystor. Tutaj, o ten o. Bo tak na pewno fabryka nie wlutowała rezystora. Tylko pytanie, dlaczego to ktoś lutował? Po prostu, czy nie miał mikroskopu, nie widział gołym okiem, że są uszkodzone tutaj te piny, nie stykają i coś kombinował. Mam na szczęście, że mam nadzieję, że nic nie przekombinował, ale chyba nie, bo jak się włączał, jak podpinałem i naginałem kabel i wykrywało ładowanie, także bez problemu. Druga strona jest już troszeczkę mniej skomplikowana. Jakaś naklejka. O, mamy nawet kwarca 26 kHz.
O, ciekawy jestem, czy on by teraz mi wykrył ten mierniczek tego kwarca, ale na płytce nie wykrywa, także chyba nic z tego. Super, dobra. Słuchajcie, po tyle pod mikroskopem. Zobaczyliście amatorskie lutowanie, januszowanie i tak dalej. Zwał jak zwał. Teraz lecimy z powrotem pod kamerkę i będę to składał i sprawdzał, czy to działa. Dobra, to co? Składamy tego sprzęcika. No już naprawdę zbytnio dużo tutaj nic nie zostało. Tylko muszę jakoś to teraz powkładać. Nie pamiętam, jak od której strony się lepiej wkładało tą płytę, tak żeby. A chyba od tej. Aha, i widzicie, teraz mi tutaj uciekło jeszcze od kamerki te złącze. Postaram się je wyciągnąć. Dobra, teraz to. No i płyta wskoczyła już. Aha, dałem bez termopadów, słuchajcie. Zrobiłem błąd. Muszę z powrotem to wyjąć. Tak się zastanowić. Termopady były tutaj. Popatrzcie się, termopady były chyba z tej strony, jak pokazywałem. Trochę to jest bez sensu, bo tu ani nie ma metalowej tej. Nie, mi się wydaje, że ktoś go rozkręcał. Źle zrobił i nawalił tych termopadów tutaj, bo to naprawdę ewentualnie mógłbym tylko dać jedną warstwę tego termopadu, bo to szkoda. Wszystko leci z biurka. Szkoda po prostu. To jest nawet wycięte specyficznie w tych termopadach. Czekajcie, wezmę jeszcze raz pensetę i wezmę te termopady i coś wam pokażę. Bo tu jest dosyć tak specyficznie takie wcięcie na tych termopadach. Ogólnie mam pastę przecież. Widzicie? Jest coś takiego. Tutaj po prawej stronie i na górze. I powiedzcie mi, jakby to mogło być tutaj. W ogóle to są termopady. Mi się zdaje skądś. No zobaczcie, jak to ułożę nawet tak, czy tak, to nie ma żadnego tutaj logicznego wyjaśnienia z tymi termopadami ani pod spodem. Czyli te termopady są od czegoś innego. Dobra, ja je odłożę na bok, bo podejrzewam na 90%, że to są termopady w ogóle od czegoś innego. A może się przydadzą do czegoś ambitniejszego, bo tutaj nie są wymagane chyba. Musiałbym zobaczyć jakiś filmik z otworzenia tego playbooka na filmiku, takiego dziewiczego otworzenia. I czy faktycznie BlackBerry dawały jakieś termopady, czy nie. Dobra, słuchajcie. Ja muszę tutaj płytę ułożyć tak odpowiednio, żeby ona mi siadła, żeby te śrubki mi siadły tutaj na mocowaniu tego. Coś mi się nie chce ułożyć tak fajnie. Tu jest antena jedna. Ok, teraz siadło. Po prostu musi siąść na tych tutaj tulejkach. Wejść idealnie. Także zaczynamy. Baterię podłączę na końcu. Podłączanie tego wszystkiego z powrotem. Najpierw sobie podłączymy tą tutaj antenę na biało. Sobie może wezmę w ten sposób, będzie mi łatwiej. Antenę damy nad tym może. Tak? Czy może lepiej będzie, jak szła pod tym? Dobra, może iść pod. Najpierw antenkę sobie zamocujemy. Pierwszą. Ok. Teraz tą drugą tutaj. Zresztą zrobimy test, czy on się będzie włączał na USB-ku. Teraz damy sobie trzecią antenkę. Podłączymy. Super. Fajnie to idzie. No i czwarta idzie tu. Pięknie. Stała nam kamera. Kamera. Tutaj nie pamiętam, od czego jest dokładnie. To.
Tylko muszę sobie zobaczyć, jak to jest tutaj. Ok. Została mi tylko bateria i to jest LCD. I LCD jest najtrudniejszy w tym momencie, powiem wam szczerze. I chyba zrobiłem wtopę. Bo tak naprawdę LCD-ka. No, zrobiłem wtopę. Wiecie dlaczego? Bo tak nie powinno się to podłączać. Kurde. Tak naprawdę to trzeba zrobić sposobem. Podłączać muszę znowu wszystkie te anteny. No niestety, będziecie widzieli, na moich błędach się uczyli przy składaniu. Dobra, żeby teraz to włożyć, to muszę tutaj tą taśmą wjechać w te gniazdo. Wiecie, w ten sposób. Dopiero teraz mogę sobie podłączyć tą płytę. No bo tak to mógłbym naderwać tą taśmę. Ale dlaczego mi znowu nie chcesz ładnie siąść? Gdzieś masz jakiś problem. Gdzieś tu jest jakiś taki malutki problem, że ta płyta nie chce tak fajnie, ładnie siąść. Próbuję rozkminić, o którą część chodzi. Nie, jeszcze nie siadła mi tak pięknie, jakbym chciał. Aha, dobra, wiem. Antena mi haczy. Dobra. Tu nie haczy, tu nie haczy. Słuchajcie, tu mi biała antenka haczyła na rogu tej płyty i dlatego mi tak nie chciało wejść. Dobra, już jest ok. Taśma LCD podłączona. Sprawdzam, czy jest równo. Zamykam ją. Zamknę ją najpierw, żeby mi się nie wypięła. No i z powrotem znowu podłączamy to wszystko. Najpierw antenki sobie podłączę, tak jak poprzednio. OK. Drugą antenkę. O, nie weszła. Jak to się mówi, jak się popieści, to się zmieści. Coś nie za bardzo mi tu weszło. Musi być taki charakterystyczny klik. Jejku, no wchodź, no. Dobra. Teraz niebieska. Trzeba bardzo uważać, bo to są bardzo malutkie połączenia. Raz, dwa, trzy. I słuchajcie, gdzieś jeszcze czwarta mi brakuje. Czwartej. Coś źle zrobiłem. Bo tu mi brakuje jeszcze jednej. I pewnie dlatego mi tak ciężko wchodził. Dobra, jeszcze raz to rozłączę. Coś daje dupy teraz. Cholernie. Otworzę jeszcze raz tą płytę. No tak, to było to. Czarny kabel mi haczył. Ale dałem ciała. Wybaczcie, ale tak się nieraz zdarza. Niestety nie jestem alfa i omega. Wszystkiego przewidzieć nie mogłem. Także teraz już będzie dobrze. Jeszcze raz sobie płytę umieszczę.
Tak, tu jest czarny. Tu jest biały. Dobra, teraz jest super. Wiecie co? Ja zrobię jeszcze troszeczkę inaczej. Teraz sobie może przykręcę tą płytę dwoma śrubkami, które tu były. Na pewno była ta. Po tej stronie. Sobie przykręcę tu. I na pewno były dwie czarne od USB-ka. Sobie je też przykręcimy. Żeby było wszystko fachowo. Żeby nie latała ta płyta już po prostu. Pierwsza śrubeczka. I tutaj uwaga. A, widzicie, tu jest problem, bo to jest te magnetyczne wejście. I zawsze był problem z wkręceniem tej śrubki, ponieważ przyciąga ją. Dlatego trzeba jakoś tak... A. Widzicie? Ucieka mi ta śrubka. Ja. Nie, dobra, ja się potem będę z tym męczył. Na razie odłożę ją na bok. Trzyma... Płyta jest trzymana na dwóch śrubkach, także podłączymy sobie najpierw antenki z powrotem. Już mam nadzieję, że nie dam dupy z niczym. Pierwsza antena. Teraz drugą. Czekajcie, może sobie obrócę tak, żeby mi to lepiej było złapać. Druga podłączona. No nie, 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 nie. Znowu dałem dupę, ale się będziecie ze mnie śmiali, czuję. Teraz mi uciekła niebieska antenka. Znaczy kabelek. Jo. Chyba się zaraz wkurzę. Dlaczego ja się nie patrzę dokładnie? O czym ja myślę? Pewnie o tych dziewczynach. Ukrainkach. Żartuję. Dobra, słuchajcie, muszę wyciągnąć z powrotem. Ja pierdziel. Przysięgam, to jest już ostatnia moja pomyłka z tą płytą tutaj. Obiecuję wam. Dobrze, że nie jestem saperem, bo bym już zginął milion razy. Dobra, jeszcze raz sobie przykręcę tą płytę tylko tak, żeby mi nie latała. Nie robię żadnych cięć. Godzina z kawałkiem już się nagrywa. Także film dla widzów o mocnych nerwach. Dobra. Ok, to teraz sobie podłączmy już to naprawdę spokojnie wszystko. Żeby to miało ręce i nogi. Antena niebieska, lecimy z nią. Podłączona perfekcyjnie. Teraz czarna. Podłączona perfekcyjnie, biała. Podłączona perfekcyjnie kamerka. Podłączona. Tutaj tego wariata też podłączyliśmy. Została nam szara kamerka. Szara kamerka. Szary przewodzik. Ok. Tu trzeba uważać, żeby nam nie haczyło śrubkę. Dlatego umieścimy go mniej więcej tak. To jest podłączone. No i zostało mi teraz wkręcenie tylko tych śrubek. Także ja sobie idę je poszukam. Dwie są od baterii. Na pewno. Także baterię sobie podpinamy. Wkręcimy teraz śrubki od baterii, żeby konektor się nie wypiął. Pierwsza, nie za mocno, żeby nie uszkodzić po prostu
Śrubek, bo szkoda by było. Druga. Można powiedzieć, że to jest zabezpieczenie takie jak w wojsku, nie? Dobra, i co my tutaj mamy jeszcze? Mamy jedną czarną. Jedną czarną. Gdzie ona była? Wiem, że na pewno pójdzie jedna czarna tu i jeszcze jedna śrubka była tutaj, z tej strony. Czarna. Trzymające płytę główną. Ok, elegancko. I ostatnia czarna, która jest najtrudniej wkręcić, ponieważ chyba złapię ją inaczej zrobię. Spróbuję, jeszcze tak nie robiłem. Pensetą ją złapię. Łaś malutka. Do dziurki. W sumie mogłem tak zrobić. Dobra, słuchajcie, może zrobię inaczej. Wezmę ją na sposób. Tak. Pensetą. No to wpadłem na dobry sposób. Nie przyciągłem jej teraz. Ok. Te dwie śrubki dokręcimy tak, żeby ta płyta trzymała się tu w miarę. Dobra, jest. Złożony. Robimy, słuchajcie, test z wykorzystaniem miernika. Tego do pomiaru, ile ciągnie amper dane urządzenie. Także kładziemy sobie go tutaj, sobie go podłączę. Obrócę go mniej więcej w ten sposób. Dobra. Spróbuję zrobić powiększenie może. Ale nie takie duże. Tak, żeby było widać to mniej więcej. A i to bym musiał tutaj trochę cofnąć tak o. Dobra, słuchajcie, widzicie, że jest 0 amper. Teraz sobie bierzemy, obracamy tego tableta na drugą stronę. Tak, żeby było widać. Kurde, jak wam to pokazać? A może zmniejszę troszeczkę. Dobra, widać nadal. Dobra. Lecimy z podłączeniem USB-ka. Czy będzie ładował? Uwaga, podłączyłem. 0.17, 0.23, 0.17. Czy coś będzie się działo na ekranie? Mam nadzieję, że tak. Bateria była rozładowana, także chyba będzie musiał sobie troszeczkę poczekać, żeby ją naładował. Chyba, że musiałbym wcisnąć powera. Oczywiście 1 ampera. Nie robię żadnego cięcia, żeby po prostu, żebyście widzieli, co się dzieje tak naprawdę. Ale widać, że coś tam ładuje tą baterię. Mógłbym od góry oczywiście wcisnąć. A nie, jest, świeci się dioda. Zaświeciła się dioda przed chwilą. Ładuje go. Widzicie? Miga dioda tutaj, informująca, że tablet się ładuje. Teraz jakbym go wziął i chciał na przykład nacisnąć powera, tylko który to był power, wezmę sobie obudowę, zobaczę. Power to jest pierwszy po prawej stronie, czyli ten tutaj. Nacisnąłem powera raz, nic się nie dzieje, a jak przytrzymam dłużej, trzymam dłużej, może wezmę sobie tym, będzie mi wygodniej trafić. Ok, trzymam dłużej. Nie reaguje dziwnie. Jeszcze raz nacisnę. Chyba, że za mało jest bateria podładowana. Na pewno dobrze tutaj podpiąłem cały konektor. To jest podpięte, to jest podpięte.
To jest podpięte. Tutaj mam nadzieję, że dobrze podłączyłem. Słuchajcie, jeszcze raz spróbuję. Z 10 sekund przynajmniej potrzymać. Nie chce się włączyć skubaniec. Albo ma faktycznie takie zabezpieczenie, że nie włączy się, jeżeli bateria nie jest naładowana w jakimś tam stopniu. Albo coś poszło nie tak, ale to się okaże zaraz, bo podejrzewam, że jak go podtrzymam gdzieś tak z minimum 10 minut, to ta bateria wskoczy tam na jakiś procent. Także dobra, ja robię na chwilę pauzę. Czekam, aż on się troszeczkę podładuje, żeby tego filmu tak naprawdę nie ciągnąć w nieskończoność, bo godzina 12 już trwa. Słuchajcie, ja jestem głupi. Ja myślałem, że power jest od prawej strony, tutaj. Patrzcie, jak się założy klapkę, od której strony power. Power jest po lewej skrajnie, także mogłem sobie cisnąć. Włączyłem go teraz po tej lewej tutaj stronie, tym powerem. No i włącza się. Włącza się. Zaraz zobaczymy mniej więcej, ile będzie miała procent bateria. Może wyłączę sobie oświetlenie lampki, będzie to lepiej widać. No to fajnie, no to mamy zrobiony tablet BlackBerry Playbook, którego powinno teraz wykrywać też pod USB-kiem. I z ciekawości sobie zrobię jeszcze na sam koniec test podpięcia go pod USB, czy w menadżerze urządzeń wykryje jakieś urządzenie. I na tym zakończę już filmik, bo naprawdę. Godzina zaś i kurczę, powiem wam, że nie nagrywałem znowu głosu na samym początku filmu. Ja pierdzielę i nie wiem, co teraz robić. Czy po prostu zakończyć nagrywanie, wrzucić ten filmik z powrotem do OBS-a, komentować do momentu, aż w którym był głos i potem sprzesać i niech się dalej nagrywa, czy napisać, że bez głosu jest do pewnej części. A zaraz się włączy, bo już jest czerwone takie tło. Fajnie, cieszę się, bo całkiem w dobrym stanie tablet BlackBerry Playbook. Słuchajcie, włączył się 9% baterii. A tu mi coś ładuje? 0,38 A. Odłączyłem. 0, podłączę jeszcze raz. Za 38 A. No ale nie widać tego. Pioruna na baterii. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Jestem ciekawy, czy on jest ładowany, czy nie. W ogóle gdzieś tu w opcjach jest ogólne. Stan ładowania, czy coś w tym stylu? Nie ma. Ekran. No nie ma coś. Dziewięć procent. 38 A. Bardzo słabo. Aha, jeszcze muszę się zalogować. Anuluj. Odrzuć. Aj. Dobra, Wi-Fi wyłączymy. Na chwilę. Zobaczymy, czy kamerka działa w ogóle. Okej, działa. Chciałem sprawdzić, czy wszystko dobrze jest podpięte. Dobra, słuchajcie, tutaj idzie 0,38 A, także on będzie się ładował bardzo długo na tym USB-ku. Ja tylko chcę poczekać, aż dojdzie do 10%, chociaż wtedy będę miał pewność, że on się ładuje, także ja go wyłączę. Ekran.
I. Ale ładuje się, bo skoro po podpięciu kabla dioda migała na samym początku, to znaczy on się ładuje, tylko mówię wam, pod USB-kiem będzie się bardzo długo ładował. Jak tu wyłączyć ten ekran, no? Głośność działa. Aha, tu jest tak zrobione. Jeszcze raz sobie luknę. Aha, tu jest play pauza i po środku jest pauza. Tu jest głośniej, ciszej, po środku jest play pauza, a tu jest od zasilania. Jak dłużej nacisnę? Nie chcę nic. Dobra, niech on sobie poleży 10 minut. Ja tylko chcę wam pokazać, że on się ładuje przez tu USB, ale bardzo wolno będzie się ładował z tego, co widzę. Dobra, słuchajcie, potrzymałem go trochę pod tą ładowarką, ale powiem wam, że to jest masakra ładowanie tego tabletu pod USB-kiem. 0,38 A wskoczyło mi na 11% gdzieś po 20 minutach. Także ja już wolę podpiąć się tutaj pod te magnetyczne złącze 12 V, przynajmniej 2 A, niż się męczyć z taką USB ładowarką. I teraz na sam koniec, tak jak mówiłem, podłączę go do USB-ka w komputerze, w laptopie. W tym celu sobie przygotuję zaraz menadżera urządzeń. Menadżer urządzeń. Zobaczymy, czy jest wykrywany w laptopie. Tak z ciekawości. Postaram się dodać tutaj w OBS-ie też, żebyście widzieli. Aha, to muszę dodać przez okno. Chwila. Obraz, obraz. Nie, to muszę. A nie, jest przechwytywanie okna. Ok. Menadżer urządzeń jest. Tylko gdzie on jest? Nieaktywny, dobra. Sobie go teraz uruchomimy. Ok, widać. EZCAP to jest HDMI grabber, kamerka Microsoftu, LiveCam Studio i od laptopa wyłączona. Dobra, podłączymy go teraz sobie pod USB w laptopie, od USB-ka 3.0. Tu mam coś takiego. Jestem ciekawy, czy coś wykryje, czy nie. Ja podłączony. Coś tam. Stacja dysków CD-E BlackBerry Playbook. Ok, czyli wykryło go. Teraz musiałbym tutaj stację dysków wam pokazać. RIM Playbook CD USB Device. O, nawet widać tutaj na tym. Instalowanie sterowników. Instalowanie sterowników. Aha, bo mi teraz to wyskoczyło tutaj na laptopie. No ale jak widać, wykrywa. To jest. Chcę jeszcze zobaczyć coś. A tych mikrofonów tutaj jest, głośników. Od cholery. Dobra, czyli wykrył. RIM Playbook. Bez problemu, jak teraz wyłączę go tutaj. Pyk. Odłączony. Znika same, nie znika. Dobra. Czyli działa USB. Co mogę powiedzieć więcej? To dobra, zostawię go sobie potem pod ładowarką na całą noc. Z ciekawości zobaczę, ile on się będzie. Czy on się naładuje w 100% przez całą noc, przynajmniej. Tak poza tym działa. Działa. I następną rzeczą, którą sobie dzisiaj będę chciał zrobić, to już wam tak zdradzę na marginesie. Będę chciał przetestować ten generator
generator fal, częstotliwości się znaczy, z głośniczkiem takim, który pewnie będzie wydawał jakieś tam tony, dźwięki w danej częstotliwości. I to by było na tyle. Playbook BlackBerry naprawiony. I tyle, nic. Trzymajcie się, pozdrawiam.